Witam na moim kanale. Dzisiaj, jak obiecałem, wróżba dla raków. Kartę trzeba dobrze podsuwać i zobaczymy, co tam raczkom przynosi los. Karty dobrze podsuwane to podstawa wróżeniu, ponieważ los musi mieć na czym skoncentrować, musi to wszystko być takie losowe, żeby to wszystko miało wpływ na te karty. Dobrze, przyjmijmy, że karty już są podpasowane. Dobrze, rozłóżmy nasze kółki lewą ręką i stawiamy może troszeczkę dłuższy układ. Dzisiaj krzyżyk tycki jest taki dobry, klasyczny i sprawdzony układ. To po kolei. W samym środku jest król kielichów, czyli tutaj jest najważniejsze dla raków będzie uczucie. Tutaj jest jakiś, w samym centrum jest facet, który no, ma uczucia, podąża za tymi uczuciami. Czasem te uczucia mogą mu nawet w stanie przyćmić rozsądek. Drugą taką kartą, bardzo istotną, to jest trójka monet. Trójka monet oznacza pracę, działanie, też taką troszeczkę perfekcję w wykonywaniu pracy. Czyli tutaj jest takie działanie, które dla nas jest bardzo istotne. Czujemy się dobrze w tym, co robimy. Pod spodem jest dziewiątka kielichów. To są te karty, ta i następne, to są te, które nam ciążą jakby z przeszłości. Tutaj ta dziewiątka kielichów oznacza takie uporządkowanie, może taką dłuższyznę, może takie troszeczkę, że wszystko chcemy, żeby było na swoim miejscu i to nas w jakiś sposób ciągnie w tył, że może troszeczkę boimy się zmian. Tutaj jest też karta dotycząca przeszłości, głupiec, czyli jakby chcemy szukać czegoś nowego, a boimy się, bo ciągnie nas w dół taka stabilność, takie uporządkowanie i boimy się rzucić wszystko i iść do przodu. Czy to jest dobre, czy złe, nie mi to oceniać, ale powoli idzie w stronę takiej kobiecości jakby, bo tutaj jest królowa monet, ta karta oznacza, że to są rzeczy, które dotyczą już przeszłości, czyli jak gdyby sprawy finansowe się nam stabilizują, bo tutaj jest te kobiece sprawy, monety, czyli jest taki finansowy sukces dla kobiet szczególnie. Jeśli chodzi o uczucia, to ciągle jest karta, która idzie do przodu. Dwójka kielichów, czyli to są początek miłości, początek uczuć, uczucia, które rozkwitają, które są, bo tutaj jest dwójka kielichów, przedstawia dwójkę osób, które no, czują coś do siebie i to przez cały czas się jakby rozwija. Jeśli chodzi o przyszłość, jest tutaj ósemka monet, ale tu mogą być jakieś drobne problemy z działaniem, z pracą. Królowa, to jest odwrócona, królowa mieczy, czyli siła zdecydowanie u kobiety, ale tutaj to się może przeradzać w takich cechach troszeczkę negatywnych, czyli uważajmy z tym zdecydowaniem, nie stawiajmy wszystkiego na ostrzu noża, bądźmy właśnie bardziej jak ten motylek, bo jeżeli wszystko postawimy na ostrzu noża, nam się wydaje, że tak ma być i chcemy o tym cały świat przekonać, to może nam nie do końca to wyjść jak trzeba. Nie, no, ogólnie cały układ jest o tyle fajny, że ostatnią kartą w tym układzie, czyli tą, która mówi, co w tej przyszłości będzie dla nas najważniejsze, to jest sześć buław. Ta karta to oznacza zwycięstwo, wygraną, bo tutaj na tej karcie są rycerze, którzy wracają z jakiejś zwycięskiej wyprawy, boju, kiedy wszystko się udało, kiedy możemy odpocząć, kiedy cieszymy się z tego, że nam się coś udaje i w przyszłości nas czeka właśnie to zwycięstwo, że będziemy się cieszyć z tego, co nam się udaje. I będziemy mieć poczucie takiego spełnionego, dobrego, spełnionego obowiązku, kiedy można się cieszyć, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. Być może to wymaga troszeczkę pracy od nas, jak zawsze, ale jest to bardzo dobry układ, więc raczku mój i wszystkie drogie raczki, życzę Wam najlepszego, bo układ kart jest całkiem sympatyczny. Dziękuję, zapraszam.